Nowa postać w serialu, bardzo mi bliska, dlatego że mam taką filozofię, jeśli chodzi o uprawianie tego zawodu, żeby robić rzeczy zaskakujące mnie, bo wtedy ten zawód jest jakby przedłużeniem piaskownicy, czyli chodzi się do pracy, a człowiek ma poczucie, że ma wieczne wakacje. Więc taka to jest postać, która była zaskoczeniem dla mnie samego. Mam nadzieję, że będzie również zaskakująca dla widzów. Zupełnie inna rola niż te poprzednie, które do tej pory miałem okazję i szczęście grać. Wydaje się, chociaż nie chciałbym zbyt dużo mówić, żeby Państwo mieli przyjemność w śledzeniu tych wypadków. Wydaje się, że jest to bardzo, bardzo porządny oficer wywiadu i że wprowadzi porządek, ład i wszystko będzie funkcjonowało jak w szwajcarskim zegarku. Tak się wydaje. Wydaje się, że Państwo mają się ku sobie, bo dlaczego nie, prawda? Ona jest piękną, inteligentną kobietą. No, on jest, wydaje się, człowiekiem bez zobowiązań. Rzuceni oboje w taką straszną, wyjącą pustkę, bo Bieszczady przy całym profesjonalizmie ekipy wspaniałym, który podziwialiśmy na każdym kroku, dały nam w kość. Zmienność pogody, zmienność nastrojów, aury i ten taki splin deprecha, która towarzyszy tam tym górom. Więc jest to wymarzone miejsce dla dwojga takich samotników, którzy szukają związku bez zobowiązań. I tak to jest nakreślane na początku. Wydaje mi się, że im się wydaje, że swój na swego trafił, że ona w jego ramionach, a on przy niej, odzyskają jakąś równowagę wewnętrzną i zyskają pewien rodzaj siły, który jest potrzebny, żeby to wszystko, co mają do przeprowadzenia, przeprowadzić. Później okazuje się, że te interesy są troszkę rozbieżne. Z powodu geografii powtarzałem drugą klasę liceum, ponieważ nie umiałem pokazać na mapie, gdzie są Bieszczady. Byłem głąbem kompletnym i pamiętam śmiech, chyba już go do końca życia zapamiętam, śmiech kolegów i koleżanek z klasy. I to mnie tak jakoś wtedy zabolało, dotknęło, że postanowiłem się dowiedzieć, co to są te Bieszczady. I tak się w tych Bieszczadach zakochałem, że później od 17 roku życia, właściwie kiedy tylko mogłem, czy to była jesień, czy jakaś wolna chwila, czy lato, z przyjacielem moim, Szymkiem Górą, jeździliśmy w te góry, łaziliśmy nie po szlakach, po jakichś dziwnych miejscach. I teraz wracam. Te wszystkie miejsca, które spotkałem teraz w serialu, znałem z tych lat nastoletnich i potem z późniejszych wyjazdów, więc było to takie déjà vu i troszeczkę śmiałem się sam z siebie, że Boże, przecież ja to wszystko znam. Ja wiem, jak tu może być, ja wiem, jakie tu mogą być zmienne pogody, jak tutaj może dopaść człowieka chandra w tych górach, jakie te góry są pełne wariatów, freaków jakichś takich, którzy wyjechali, uciekli od miasta, czy też uciekli od jakichś problemów. Gdzieś właśnie z tym Szymkiem Górą, moim przyjacielem w wieku 16 lat, pobłądziliśmy kompletnie w okolicach Jeziora Duszatyńskiego i chodząc po takich kępach traw wśród bagien, absolutnie nie jest to dydaktyczna opowieść, nie polecam młodzieży, bo to była głupota czysta, nagle doszliśmy do jakiegoś ogrodzenia i okazało się, że jest to ogrodzenie ściśle jakiegoś tajnego więzienia dla bardzo ciężkich wyroków, gdzie za siatką po prostu jak w filmie fabularnym pracowali więźniowie ubrani w drelichy. Jak oni nas zobaczyli, a my ich, to po prostu obie strony zbaraniały nagle. Te góry są zupełnie niepodobne do jakichkolwiek innych i również pod względem pogodowym. No i oczywiście byliśmy jako ekipa zaskakiwani tym, że prawda, jednego dnia
Człowiek miał na sobie milion par gaci, milion jakichś podkoszulek, a on musiał wyglądać szczupło, elegancko, w garniturku. Drugiego dnia ząb na ząb nie trafiał, bo trzeba było w koszulce gdzieś biegać do kontynuacji, a pogoda się nagle zmieniła. Jednego dnia góry spływały błotem, tak żeśmy się wszyscy po prostu potykali. Z czułością patrzyłem na naszą załogę, która dźwiga ten ciężki sprzęt pod górę, z góry, klnąc, przewracając się, ale mimo wszystko zacinając zęby i stawiając ten cały plan. Ten cały obóz, który musiał przejeżdżać z miejsca na miejsce, nie zawsze wiadomo było, gdzie to rozstawić. No potworne, potworne trudności. Czy takie momenty już potem schyłkowe, kiedy nagle nam zaczął topnieć śnieg, a do kontynuacji był potrzebny, więc telefony, gdzie w tej chwili w najbliżej, w promieniu, nie wiem, 10 czy 15 kilometrów będzie śnieg. A to tam, wie pan, tu gdzieś jest górka taka ocieniona, to tam i chłopaki z łopatami i na samochód i przywieźć to i szybko kręcić, żeby ten śnieg nie zdążał stopnieć. Także dały nam te Bieszczady w kość, dały nam strasznie, ale przy okazji były tak niezwykle fotogeniczne. Widziałem materiały, które te plany ogólne takie, czy zdjęcia z drona, czy jakiekolwiek inne sekwencje takie krajobrazowe, są po prostu przepiękne. One są jedyne w swoim rodzaju i chociażby z powodu tych kapitalnych plenerów warto ten serial oglądać. Jak żeśmy już skończyli, to sobie powiedziałem, że ja po prostu przez najbliższe 5 lat te Bieszczady nie jadę. Dlatego, że po prostu tak dostałem w kość, że po prostu się tam mam ich dosyć. I w tym roku byłem na wakacjach właśnie w Bieszczadach. Znowu, czyli nie wytrzymałem. Ja bardzo starannie staram się kierować swoim, przepraszam, że się tak wyrażę, życiem artystycznym. I raczej jestem rozpoznawany w ten sposób, że dość kapryśny jestem i kręcę nosem i nie wszystko mi się podoba. Nawet w swoim czasie taka przylgnęła do mnie łatka, że on to w serialach nie gra. Natomiast to przede wszystkim mam tu na myśli Watachę, ale to dotyczy paru jeszcze innych tytułów. To wszystko poszło tak do góry. Zajęli się tym ludzie bardzo profesjonalni filmowcy, którzy mają z tyłu głowy te wszystkie najfajniejsze, nie wiem, skandynawskie czy bardzo dobre amerykańskie, te najlepsze wzorce głęboko w sercu i próbują robić kino na wysokim poziomie.